Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w piątek 18 czerwca 2021 roku. Ja chciałem podzielić się z Wami, jak robimy to na co dzień w codzienniku biblijnym Słowem Bożym, który najpierw mamy z psalmu 60 i brzmi tak. Psalmista mówi: udziel nam pomocy przeciw wrogowi, bo ludzka pomoc jest niczym. I drugie słowo z drugiego listu do Tesaloniczan: wierny jest Pan, który Was utwierdzi i strzec będzie od złego. I muszę Wam powiedzieć, że kiedy przeczytałem te dwa fragmenty, to zacząłem się zastanawiać, czy dzisiaj miałbym takiego realnego wroga, który chciałby mojej śmierci. I jak można się domyślić, ku mojej radości, stwierdziłem, że chyba nie ma kogoś takiego. Ale zacząłem się zastanawiać, jak w takim razie odnieść ten fragment do mojego życia. Przypuszczam, że większość z nas też nie ma kogoś, kto chciałby nastawać na jego życie. Stało się to pewnym standardem, przynajmniej u nas w krajach europejskich, że raczej ze względu na prawo nic nam nie grozi. Chociaż oczywiście zdarzają się przestępstwa kryminalne, zdarzają się osoby, które takie rzeczy robią. Moi drodzy, w tamtych czasach życie ludzkie często wisiało na włosku. Nie było tak skonstruowanego prawa, nie było takich zabezpieczeń i myślę, że w tamtym kontekście o wiele prościej byłoby właśnie o takiego realnego, osobowego wroga, który chciałby targnąć się na życie. Ale idąc dalej, zacząłem zadawać sobie pytanie, co może być takim moim wrogiem. Pierwsze takie skojarzenie to stwierdziłem, że tym wrogiem mogę być sam dla siebie. Dlaczego? Dlatego, że kiedy zaczynam myśleć, że to ja jestem najważniejszy, że to moje ego ma zwyciężać w tym świecie i kiedy moje ego pokonuje w cudzysłowie Pana Boga, wtedy sam dla siebie staje się wrogiem. I myślę, że każdy z Was wie, o czym mówię. Jeżeli stajemy przeciwko Bożym przykazaniom, sami na siebie skręcamy bicz. Druga sprawa, o której pomyślałem, to takim realnym wrogiem w naszych czasach może być choroba. Choroba, która bezwzględnie nie wybiera poszczególnych osób, ale po prostu może dotknąć każdego z nas. I kiedy pomyślałem o tym, kiedy zacząłem rozglądać się, ile osób z mojego otoczenia rzeczywiście choruje i to bardzo poważnie, zdałem sobie sprawę, że to prawdopodobieństwo w odróżnieniu do tego realnego wroga, który chciałby targnąć się na moje życie, jest bardzo wysokie. Dzisiaj jesteśmy zdrowi, jutro możemy bardzo poważnie zachorować. I ta myśl generalnie jest przytłaczająca. Dlatego to dzisiejsze słowo ma nam pomóc. Po pierwsze, w tym psalmie jest wskazanie ku temu, że ludzka pomoc jest tak naprawdę niczym. Chociaż tak naprawdę potrzebujemy tego, żeby ktoś nam pomógł w ciężkiej sytuacji, żeby ktoś nas w tej chorobie poprowadził, udajemy się do lekarzy, ale dobrze wiemy, że wszystko jest, jak mówimy, potocznie, a później jest to bardzo realne, kiedy tego doświadczamy, leży w rękach Boga. I druga sprawa to jest ta obietnica, ja przypomnę też ją jeszcze raz. Wierny jest Pan, który Was utwierdzi i strzec będzie od złego. Ta obietnica skierowana do Tesaloniczan przypomina nam o wierności Boga i o tym, że jeśli Jemu zaufamy, to On będzie nas strzegł od złego. To nie znaczy, że nic się nie wydarzy, ale że wtedy nawet jeśli będzie działo się coś z naszym zdrowiem, jeśli będzie coś nie tak w naszym życiu, a będziemy Mu ufać nadal, On będzie z nami, On będzie nam towarzyszył, będzie nas strzegł i będzie nas prowadził. I moi drodzy, życzę sobie i życzę Wam po drugiej stronie, dziękując za to, że jesteście z nami w naszym codzienniku, tego, żebyśmy chcieli zaufać Bogu, który wie, co było, co jest i uwaga,
wie, co będzie w przyszłości, także Twojej i mojej. Niech Pan Bóg Cię dzisiaj błogosławi. Zostań z Bogiem.